Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, portal Radomsko24. Witam Państwa i mojego gościa. Duża satysfakcja dla mnie, bo bardzo długo z tym kimś nie rozmawiałem, a to jest Sławomir Majak. Witam serdecznie, Sławku. Witam Ciebie i witam Państwa. No właśnie, zanim porozmawiamy sobie o RKS-ie, bo zostałeś trenerem RKS-u, podobno tak. Dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi, ale w Twoim przypadku tak się stało. Bo już byłeś. Biorąc według historycznie tak, bo ostatnio jak pełniłem tę funkcję trenera i w tej drugiej mocnej lidze za tamtych czasów i potem w trzeciej, gdzie akurat to na tym poziomie. To był 2005 rok chyba? 2004, 2005. To były takie ostatnie lata, które spędziłem jako grający zawodnik, a potem już w skończoności jako trener wyjechałem w 2004 roku. I od tamtej pory mi nie było tak w strukturach działania tutaj, jeżeli chodzi o miasto Radomsko i jeżeli chodzi o klub sportowy RKS. Wróciłem po tych kilkunastu latach, dostałem propozycję pracy w RKS-ie. Praktycznie nasze rozmowy bardzo szybko przebiegły pomyślne. Dogadaliśmy się i od lipca bieżącego roku jestem ten RKS-u. Ale zanim porozmawiasz sobie o RKS-ie, to ja bym tak cię zapytał, jak widzisz nasze szanse w eliminacjach do Mistrzostw Europy, mecz z Mołdawią i inne mecze naszej reprezentacji? Znaczy, najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz już nic nie zależy od nas, bo wygrywając wczoraj jeszcze mieliśmy tą opcję, że wszystko zależało od nas, wystarczyło tylko wygrać ostatni mecz z Czechami. Teraz niestety jesteśmy, mimo tego, że wygramy możliwie w najbliższym meczu z Czechami, to i tak już wszystko nie jest zależne od nas. Musimy potem patrzeć jeszcze na mecz Czechów z Mołdawią, więc wszystko nie zależy od nas. Szkoda, bo wczoraj chyba gdzieś tam z przebiegu meczu chyba bardziej zasłużyliśmy. To był chyba jeden z lepszych meczów reprezentacji z całego przebiegu. W pierwszej wydaje. Połowy bym tak nie określał. Pierwsza połowa do 30 minuty była totalnie pod kontrolą zespołu z Mołdawii. Ostatnie 15 minut pierwszej połowy jak najbardziej na naszą korzyść. I bardzo fajny, bardzo dynamiczny początek drugiej połowy, gdzie udokumentowaliśmy tą ogromną przewagę strzeliem bramki na 1-1. I wydawało się nam, że pójdziemy za ciosem. Niestety zespół Mołdawii się otrząsnął z tej takiej głębokiej defensywnej. Zaczął fajnie grać z kontrataku i mieliśmy z tym problem. Wynik 1-1 na pewno nie satysfakcjonuje. Ty miałeś też przygodę z reprezentacją Polski? 22-krotnie. Wspominam to bardzo miło i też grałem przeciwko zespołowi Mołdawii w Kiszyniowie, ale my w przeciwieństwie naszego obecnego zespołu wygraliśmy tam 3-0 po bramkach. Kto był wtedy trener reprezentacji? Janusz Wójcik, a wszystkie trzy bramki wtedy strzelił Andrzej Juskowiak. No właśnie, zawsze jakieś wspomnienie jest. Powiedz mi teraz, jakie nadzieje wiążesz z RKS-em Radomsko? Czwarta liga. Na pewno obejmując stanowisko trenera RKS-u, brałem pod uwagę to, że w ostatnich dwóch sezonach RKS Radomsko był czołowym zespołem czwartej ligi, bo dwa lata temu walczył do końca o awans z Wartą Sieradz. W ubiegłym sezonie przegrał rywalizację z GKS-em Bełchatów i z drugim zespołem z łódzkiego Widzewa, więc na pewno aspiracje są u kibiców to rozbudzone bardzo, bardzo wysoko, ale też musimy wyraźnie podkreślić, że ten zespół uległ jakby ogromnej transformacji, dużo zmian, praktycznie cały blok defensywny plus zawodnicy ogólnie gra, to grający w strukturach defensywnych odeszło. Budowaliśmy ten zespół praktycznie od podstaw z tego optymalnego składu, który grał w ostatnich latach tutaj na miejscu, zostało 4-5 to zawodników, więc zespół praktycznie w ogromnej przebudowie. I gdzieś na początku, jak rozmawiałem z działaczami klubu, gdzieś nie oczekiwano ode mnie jakichś wielkich, powiedzmy... No właśnie, chciałem zapytać, co postawili przed tobą działacze klubu? Mój kontrakt opiewa na 2 lata, więc jest to jakby, powiedzmy, taka praca troszeczkę długofalowa. Na pewno w pierwszym sezonie chcieliśmy ten zespół przebudować, ogrywać zawodników też młodych, co czynimy, jak widać. Nie było jakichś przede mną przedstawionych planów, że w tym roku musimy już bić się o ten awans. Bardziej byłby on realny w przyszłym sezonie, ale sytuacja, jaka jest obecnie, się wyklarowała i w tabeli, i biorąc pod uwagę nasze wyniki, powodują to, że już powoli rozmawiamy nad tym, co będzie zimą. Oczywiście wszystko będzie uwarunkowane tym, jak się potoczą te ostatnie 5 kolejek w tej rundzie i wtedy odnośnie miejsca w tabeli i tej straty ewentualnej do zespołów, które będą przed nami, jeżeli będą. To będzie właśnie i polityka transferowa będzie szła właśnie w tym. No kierunku. Dobrze, ale mówiąc teraz, czy nas stać pod kątem wyszkolenia i zawodników do awansu do trzeciej ligi, ale też jest drugi aspekt, czy nas stać, biorąc pod uwagę finanse klubu, bo to jest też bardzo ważna sprawa.
No jakby to nie jest pytanie do mnie, bo to jest pytanie do działaczy, czy nas będzie na to stać, czy nas nie będzie stać. Ja uważam, że jeżeli nadarza się okazja i jest szansa na ten awans zrobić, to trzeba go zrobić sportowo, a piłeczka będzie po stronie działaczy, co by ewentualnie w przypadku awansu, czy nas będzie na to stać, czy też nie. Powiedz mi, czy to, tym zespołem, którym teraz dysponujesz, myślicie o pozyskaniu zawodników, może nie w tym sezonie, w kolejnym sezonie? Masz jakiś zawodnik? Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ta strata punktowa w tych ostatnich 5 kolejkach będzie na tym samym poziomie, jak jest teraz, na pewno będziemy czynili ruchy transferowe w tym okienku transferowym zimowym, aby ten zespół wzmocnić i realnie się włączyć wtedy o awans do trzeciej ligi. To zaplecze, które posiadasz teraz, jeżeli chodzi o zaplecze, boisko, to wszystko jest wystarczające, tak bym zapytał? Czy jednak... Na pewno każdy trener by sobie życzył, żeby było lepiej. Tak? Wiadomo, że nasz stadion już do końca tak nie spełnia tych realiów, wszystkich tych narzuceń ze związku, które się wymaga odnośnie przyznawania licencji. Wiadomo, ten stadion już ma ileś tam lat i wymaga totalnej modernizacji, jak w ogóle nie przebudowy i jakby nowego obiektu powstania. No mamy problem też, że nie mamy pełnowymiarowej płyty do trenowania. Gdzieś na pewno w tym kierunku też nasze zamierzenia idą, żeby ten warunek był spełniony, ponieważ no, zespół musi mieć gdzie trenować. Szkoda też, że ten wspaniały obiekt, który powstał przy szkole numer 6, no, do końca nie jest, pytasz, czy do końca nie jest pełnowymiarową płytą, bo wtedy też byłoby dla nas ale łatwiej. Ale wy tam możecie trenować. Tak, oczywiście, tylko że to jest okres zimowy, a nie letni, a też jeżeli trenujemy to w okresie zimowym, to też chcielibyśmy trenować na pełnowymiarowej płycie, a ta jednak nie spełnia do końca wymogów piłki seniorskiej. Planujecie jakieś wyjazdy w okresie zimy, jeżeli chodzi o treningi? Na pewno na tą chwilę nie zakładamy jakiegoś obozu przygotowawczego i wyjazdu na, nie wiem, 7-10 dni. Na pewno będziemy trenowali tylko i wyłącznie na własnych obiektach. Do tego oczywiście 7-8 gier kontrolnych i na tym będziemy bazować, jeżeli chodzi o przygotowania. Pamiętasz lata świetności RKS-u? Pamiętam, jeszcze jestem stosunkowo młody. To. I powiedz mi teraz, odnosząc teraz do tamtego okresu, czy jest taka możliwość, żeby tak zarazić Radomszczan jeszcze piłką nożną? Na pewno, żeby piłka była, mówię już stopniowo, nawet teraz, gdzie jesteśmy na tym poziomie czwartej ligi. Mhm. Wiadomo, każdy by chciał w przyszłości też widzieć, żeby to Radomsko było troszeczkę wyżej, żeby wróciło znowu do tych lat, gdzie ten zespół był postrzegany jako solidny drugoligowiec i chwilę ekstraklasowiec, więc na pewno tak. Natomiast no wiadomo, z tym wiążą ogromne nakłady finansowe. Jeżeli one nie pójdą w parze z pozycją sportową, to na wielką piłkę w Radomsku jeszcze trochę poczekamy. Czyli rozumiesz, że do tej pracy, no ile teraz? 2 miesiące dopiero pracujesz. No lipiec, trzy miesiące pracujesz, podchodzisz optymistycznie i dajesz taką carte blanche, jeżeli chodzi o cały zarząd, że oni przychylą się do twoich próśb. Na pewno wszystko będzie generował wynik, tak? Bo wynik będzie napędzał całą strukturę i finansową, i organizacyjną. Jeżeli to będzie spełnione, jeżeli my nasz sukces sportowy pójdzie w parze z sukcesem finansowym, to na pewno możemy się spodziewać dużo lepszego okresu dla radomszczańskiej piłki. Czyli co, jeszcze ten sezon, czwarta liga, a później myślę, już pomyślicie o awansie, czy nie? Myślę, że jeżeli zespół, który już posmakował tej większej piłki na wyższym poziomie, gdzieś oczywiście ta przerwa między tymi okresami, gdzie grał zespół RKS-u na poziomie drugiej ligi czy też pierwszej ligi, na pewno już troszeczkę lat upłynęło i niektórzy kibice już o tym zapomnieli. Natomiast na tą chwilę myślę, że i infrastrukturalnie, i finansowo stać nas na trzecią ligę, a co będzie później, to po prostu czas pokaże. No dobrze, to będziemy się tak z uwagą przyglądać. Będzie miło, zapraszam na mecze, ja najbardziej. Dziękuję ci bardzo, Sławku, za przybycie, za rozmowę. Tak chyba mogę powiedzieć, nowy trener RKS-u Radomsko, Sławomir Majak, nowy, tak, stary. No tak bo... pisze w dokumentach, więc tak chyba pisze. Tak. Sławomir Majak był dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję tobie, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Był to kolejny program w temacie na portalu Radomsko24. A ja zapraszam poniedziałek, środa, piątek, 19:45. Do usłyszenia, do zobaczenia.